8 lipca wspominamy świętego Jana z Dukli, prezbitera. Jan urodził się w Dukli około roku 1414. O jego rodzicach wiemy tylko tyle, że byli mieszczanami. Nie możemy także nic konkretnego powiedzieć o młodych latach Jana. Zapewne uczęszczał do miejscowej szkoły, potem udał się do Krakowa. Legenda głosi, że tam studiował, jednak brak źródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt. Według miejscowej tradycji Jan miał już od młodości prowadzić życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś w odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się pustelnia i kościółek drewniany, wystawiony pod wezwaniem świętego Jana z Dukli na miejscu, gdzie miał on samotnie prowadzić bogobojne życie. Nie znamy przyczyn, dla których Jan opuścił pustelnię i wstąpił do franciszkanów konwentualnych, zapewne w pobliskim Krośnie, w latach 1434-1440. Po nowicjacie i złożeniu profesji zakonnej odbył studia kanoniczne i został wyświęcony na kapłana. Musiały to być studia solidne, skoro Jan został od razu powołany na urząd kaznodziei. Urząd ten bowiem powierzano w klasztorach franciszkańskich kapłanom wyjątkowo uzdolnionym i wewnętrznie uformowanym. Tego wymagał w regule święty Franciszek, założyciel zakonu. Jan przez szereg lat pełnił także obowiązki gwardiana, czyli przełożonego klasztoru w Krośnie i we Lwowie. Wreszcie powierzono mu urząd kustosza, kustodii, czyli całego okręgu lwowskiego. Po złożeniu tego urzędu ponownie zlecono mu urząd kaznodziei we Lwowie. W latach 1453-1454 na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego przebywał w Polsce święty Jan Kapistran, reformator franciszkańskiego życia zakonnego. Założył klasztory obserwantów, czyli franciszkanów reguły obostrzonej w Krakowie i Warszawie. W roku 1461 obserwanci założyli również konwent we Lwowie. Jan z Dukli obserwował życie Bernardynów i umacniał się ich gorliwością. Postanowił w końcu do nich wstąpić. Do roku 1517 franciszkanie konwentualni i obserwanci mieli wspólnego przełożonego generalnego. Jednak przejście z jednego zakonu do drugiego poczytywano zawsze za rodzaj dezercji. Święty Jan poprosił prowincjała, by zezwolił mu wstąpić do obserwantów. Według relacji, prowincjał, sądząc, że Jan chce odwiedzić kogoś w konwencie obserwantów, chętnie się zgodził. Kiedy zaś spostrzegł swoją pomyłkę, nie mógł już zmusić ojca Jana do powrotu. Było to prawdopodobnie w roku 1463. Choć Jan był wtedy już starszy, przeżył u obserwantów jeszcze 21 lat. Krótki czas przebywał w Poznaniu, by następnie powrócić do ukochanego Lwowa i tam spędzić resztę życia. Tu powierzono mu funkcję kaznodziei i spowiednika. Pod koniec życia utracił wzrok. Jako dorobek wielu lat pracy kaznodziejskiej zostawił zbiór kazań, które jednak zaginęły. Rozmiłowany w modlitwie, poświęcał na nie długie godziny. Dla dokładnego zapoznania się z konstytucjami nowego zakonu wczytywał się w nie pilnie, a gdy utracił wzrok, prosił, by odczytywał mu je kleryk, bo chciał się ich wyuczyć na pamięć. Do ślepoty dołączyła się potem choroba bezwładu nóg. Jan odszedł do Boga w opinii świętości w konwencie lwowskim 29 września 1484 roku. Pochowano go w kościele klasztornym w chórze zakonnym za wielkim ołtarzem. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że zaraz po jego śmierci wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu i modlić się do niego o łaski. W roku 1487 obserwanci wystarali się u papieża Innocentego VIII o zezwolenie na podniesienie ciała, co równało się z pozwoleniem na oddawanie mu publicznej czci. Nowy grób umieszczono nad posadzką w prezbiterium po prawej stronie. W roku 1608 z racji budowy nowego kościoła wystawiono monumentalny sarkofag, przeniesiony w roku 1740 za wielki ołtarz. Do roku 1946 trumna z relikwiami Jana znajdowała się we Lwowie. W latach 1946-1974 w kościele Bernardynów w Rzeszowie, natomiast obecnie jego relikwie znajdują się w Dukli.
Liczne łaski otrzymane za pośrednictwem sługi Bożego ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale także prawosławnych i Ormian. Mnożyły się także wota dziękczynne. Kiedy w roku 1648 Lwów został ocalony w czasie oblężenia przez Bogdana Chmielnickiego, przypisywano to wstawiennictwu świętego Jana z Dukli, gdyż gorąco modlono się do niego w tej sprawie. Proces kanoniczny rozpoczął się w roku 1615. Prośbę o beatyfikację przesłał do Rzymu król Zygmunt III Waza i biskupi polscy, jak też wielu senatorów. Na podstawie nieprzerwanego kultu, jakim sługa Boży się cieszył, papież Klemens XII w roku 1733 ogłosił ojca Jana błogosławionym, wyznaczając na dzień jego święta 19 lipca. Po kanonizacji jego liturgiczne wspomnienie przeniesiono na dzień 8 lipca. W roku 1739 na prośbę króla Augusta III Sasa, biskupów i kapituły katedralnej oraz magistratu lwowskiego, papież Klemens XII ogłosił błogosławionego Jana z Dukli patronem korony oraz Litwy. Już w roku 1754 król August III Sas wniósł prośbę do Rzymu o kanonizację błogosławionego Jana z Dukli. Prośbę ponowił król Stanisław August Poniatowski w roku 1764. Uczynił to również Sejm Polski. Niewola jednak przerwała zabiegi. Dopiero w roku 1957 episkopat Polski wystąpił do Stolicy Apostolskiej z ponowną prośbą. Kanonizacji Jana z Dukli dokonał w Krośnie papież święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w ojczyźnie w dniu 10 czerwca 1997 roku. W ikonografii święty Jan z Dukli przedstawiany jest w habicie zakonnika, czasami jako niewidomy. Jego atrybutem są promienie światła. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli, prezbitera, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobną nagrodę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.